Kilka dni ma potrwać remont nawierzchni na północnej jezdni Alei 21 października w Lesznie. Prace prowadzone są na odcinku od przejścia podziemnego pod Alejami Konstytucji 3 Maja do ulicy Grunwaldzkiej. Na całej długości ulicy wymieniona zostanie nawierzchnia, na którą od dawna narzekali nie tylko mieszkańcy okolicznych domków jednorodzinnych, ale przede wszystkim rowerzyści. Aleją 21 października biegnie bowiem jedna z tras rowerowych prowadząca od lasów w Karczmie Borowej przez centrum Leszna, dalej aż na dworzec PKP i w kierunku Strzyżewic. Prócz nowej nawierzchni w Alei 21 października pojawią się także nowe krawężniki i oznakowanie poziome. Cała inwestycja realizowana jest w ramach tak zwanego bieżącego utrzymania dróg i ulic. Ulica nie jest zamknięta dla ruchu, ale kierowcy muszą zachować tam szczególną ostrożność i być przygotowani na utrudnienia.